kwestii na... Co oznacza indywidualna praktyka OB? Dokładnie. Chodzi o to, że jest pan X w internecie, który odprowadza duszę. I ty się tak zafiksowałeś na panu X i na tym, że on odprowadza duszę, że też chcesz po prostu być takim zajebistym gościem, który odprowadza duszę i po prostu uzdrawia jej i tam jest tym zajebistym. Ale wychodząc z ciała, to zaczynasz doznawać całkowicie czegoś innego. Co powoduje, że tak naprawdę zakrywasz się, nie zakrywasz, tylko zamykasz się na sferę tego, co chce twoja dusza, co w tobie gra. A nie, że wszystko przez ciebie. Bez przekleństw. Ty nie masz tego później gdzie wrzucać. A może wrzucę, bo może się nadaje. Mi się podoba. A mi się nie podoba. A skąd wiesz? Chodzi o to, że właśnie dana osoba ma odkrywać to, co w jej duszy gra, a nie to, co gra w duszy pana X-a. Tak, bo tak? Rozwój to, świadomości to jest rozwój własnej świadomości. Dokładnie. Można się tym kierować w jakimś tam później czasie, ale chodzi o to, żeby być na tyle świadomym, że moja dusza mówi mi coś innego. Ja muszę coś innego odkrywać w swoim śnieniu, tak? Ja mam coś innego do zrobienia, coś innego do uleczenia. No tak, bo ktoś miał jakiś problem, załóżmy, no nie wiem, powiedzmy z aspektem seksualności i doświadcza różnych tam seksualnych przygód poza swoim ciałem, no to nie oznacza, że my, którzy nie mamy tego problemu z seksualnością, mamy ten temat, powiedzmy, ogarnięty, musimy powielać ten schemat działań tam kogoś, tak? Dokładnie, ponieważ my już jesteśmy w tym ogarnięci, więc możemy przejść do tego, co jest nam potrzebne do naszego rozwoju. I na tym trzeba się skupiać. I dlatego właśnie to jest ten temat, który to jest Robert ten temat. Poruszał na ostatnim filmie, że właśnie mamy się skupić na własnym indywidualnym, na własnej indywidualnej jaźni i indywidualnym doświadczeniu, a nie na kimś. Jasne, czasami może się wam zdarzyć, że po prostu pana X-a skopiujecie, bo pojawi się jakaś dusza i uda wam się ją odprowadzić, ale to wcale nie będzie oznaczać, że musicie się akurat konkretnie już całe życie swoje tym zajmować. Później się być sfrustrowanym człowiekiem na tyle, że następnym razem nie udało mi się wyjść, nie udało mi się odprowadzić, ale jestem do bani. Więc takie rzeczy też trzeba zauważać i zmieniać, po prostu, co tu dużo dać. No dobra, czyli też cały czas chodzi o te zmiany i to zmiany na lepsze. No dobrze, pozdrawiamy z Ethereum i wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.